dotychczas jednym głosem mówił kanclerz Republiki Federalnej, pani Angela Merkel, i tym samym głosem mówił premier Austrii. Dzisiaj szefowa resortu spraw wewnętrznych Austrii już mówi o tym, że powinno się na granicy austriacko-słoweńskiej postawić jednak jakiś mur, który będzie tę rzekę ludzi wyhamowywał w tym miejscu, prawda? Czyli mówi to, co tak naprawdę zaczął robić Orban, za co był tak bardzo krytykowany, to przecież było tak niedawno. Tak, tak niedawno. A więc wszystko w ogóle zaczęło się przecież w połowie września. Zaczęło się, czy się nie zaczęło. Ta sytuacja, że zapraszamy. Przyszło zaproszenie, tak, takie otwarte, ale tej sytuacji należało spodziewać się dużo, dużo wcześniej. Co najmniej rok temu w gruncie rzeczy i do niej się przygotowywać i jej zapobiegać. Tak naprawdę nie tylko przygotowywać i zapobiegać. To jest tak, jak my mówimy, jak ten dotychczasowy rząd szantażował w jakimś sensie polskie społeczeństwo, że my tu musimy być solidarni wobec Unii Europejskiej, wobec Europy, wobec Niemiec, tak? Bo możemy spodziewać się takich samych problemów ze strony wschodniej, ze strony Ukrainy, że też nas będzie zalewała fala uchodźców i wtedy będziemy musieli liczyć na wsparcie Unii Europejskiej. To jest właśnie ten błąd w myśleniu, ponieważ to będzie znowu gaszenie pożarów. A ja zawsze powtarzam, że łatwiej, zdecydowanie lepiej i skuteczniej zapobiegać tym pożarom. Tego nie zrobiła Unia Europejska, tego nie robimy my w kontekście ewentualnych uchodźców z Ukrainy. To są, to co za chwilę powiem, to są dane oficjalne rządu ukraińskiego. Na koniec kwietnia w Ukrainie było już 1 300 000 uchodźców wewnętrznych. 1 300 000, powtarzam raz jeszcze, to jest potężna liczba. I z tą ilością uchodźców musi sobie radzić samodzielnie państwo, które jest w zasadzie w stanie wojny, choć niewypowiedzianej nigdy, z Rosją, ale wojnę. Państwo, które ma potężne problemy gospodarcze, polityczne, w tej chwili wybory samorządowe, ale generalnie konflikt też wewnętrzny. Problemy, jak mówię, też finansowe, to jest problem, z którym zdrowe państwo miałoby naprawdę poważne przeszkody, ażeby sobie poradzić. I Ukraina sama nie jest prosta temu zadaniu. To są ludzie, którzy uciekli wcześniej z Krymu i z Donbasu, stracili dom, cały dobytek. To są uchodźcy. Tak samo uchodźcy, jak i z Syrii, tak samo uciekli przed wojną. Tyle tylko, że im poza Ukrainą nikt nie pomaga. Od państwa ukraińskiego otrzymują na samym początku w granicach 30 euro na miesiąc. Po 2 miesiącach to spada poniżej 20 euro. Bez mieszkania, bez pieniędzy na zagospodarowanie się. A tu z drugiej strony słyszymy o 10 tysiącach euro na miesiąc na jedną osobę. Czy jeśli chodzi o relokację, to 6 tysięcy euro, tak? 30 euro. 10 tysięcy euro, to tak jeszcze podkreślam, już ze środków unijnych. A więc może lepiej w tej chwili pomyśleć o tym, żeby ci uchodźcy nie musieli uciekać dalej. Czyli pomóc im na terytorium państwa ukraińskiego. I to jest myślenie rzeczywiście takie właściwe. To jest zapobieganie, bo oni nie chcą przyjeżdżać do Polski, nie chcą jechać dalej, chcą mieszkać u siebie.